Witam moich fanów na kanale Countess Painting i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku z serii wspaniałości mojego malarstwa. Dziś obraz pod tytułem Erudycja pawich ok. Idea tego tematu leżała u podnóża wydarzeń ostatniego czasu, które zbulwersowały świat. Ale nie chcę wdawać się w głębsze rozważania, tylko przechodzę do mojego dzieła. Pierwszym krokiem było oczywiście przygotowanie odpowiedniego materiału. Jego spis znajdziecie Państwo w opisie tego filmiku. Wszystko gotowe, a więc zaczynajmy. Najpierw na wybranych rozmiarów płótnie ustaliłam złoty środek, co ułatwiło mi rozplanowanie kompozycji obrazu. I przystąpiłam do szkicowania węglem rysunkowym głównych elementów mojego obrazu. Szkic oczywiście był taki z grubsza jak to szkic, ale proszę zwrócić uwagę na ustawienie sylwetki, tułowia, głowy oraz kończyn. Te wszystkie elementy powinny być zgodne ze sobą oraz nakreślone z zachowaniem zasad proporcji. Bohatera mojego obrazu chciałam przedstawić w ruchu wywołanym reakcją na pewne zdarzenie. Nie stara się on uciec przed nim, a wręcz przeciwnie. Przybierając ironiczny wyraz twarzy, daje odczuć przypatrującemu się obrazowi gościowi mojej galerii swoje nastawienie do akcji, która aktualnie zaprząta świat. Bardzo ważnym jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi odcinkami korpusu. Wszystko można poprawić, usunąć to, co niepotrzebne, dodać to, co potrzebne. Proszę, a oto główny element mojego obrazu w końcowej fazie szkicu węglem. I już mogłam przejść do malowania farbami olejnymi. Błękitem pruskim pokryłam obrzeża głównego elementu mojego obrazu. Szybko, zanim węgiel szkicu w postaci pyłu opuści moje płótno. Błękitem pruskim oznaczyłam też miejsca leżące w cieniu obrazu oraz miejsca, które powinny być przez odbiorcę, osobę z zewnątrz, odebrane jako leżące głębiej. Krótkich chwil na zastanowienie się nad dalszym krokiem nie powinno podczas malowania brakować. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że moje wskazówki zostały przychylnie przez Państwa przyjęte. Być może przyczyniły się do głębszego zrozumienia sztuki. Ja dzisiaj już żegnam się i życzę przyjemnej pracy twórczej. Do zobaczenia już wkrótce, kiedy w kolejnym filmiku zaprezentuję następną fazę malowania tego obrazu. Do zobaczenia!